Polski system podatkowy jest bardzo skomplikowany i niestety nie mam dobrej informacji dla przedsiębiorców. On nadal będzie skomplikowany. Wynika to z tego, że życie gospodarcze jest bardzo skomplikowane i nie da się niestety wrócić do lat 90. i do przysłowiowej ustawy Wilka, kiedy regulacje gospodarcze mogły mieścić się w jednej krótkiej ustawie. Ale to, że ta materia jest skomplikowana, to dużo prościej byłoby się przedsiębiorcom w niej poruszać, jeżeli ona będzie stabilna. Nawet trudne przepisy, skomplikowane przepisy, jeżeli są stabilne, jeżeli zbyt często się nie zmieniają, jeżeli na przestrzeni lat zostaną właściwie zinterpretowane i objaśnione, to są dla przedsiębiorców przystępne na tyle, że bez większego ryzyka podatkowego oni te przedsiębiorcy mogą stosować. Bolączką naszego systemu podatkowego jest to, że on jest kompletnie niestabilny. Zmian w ciągu roku mamy po kilkadziesiąt ustaw, które wprowadzają setki albo tysiące nowych przepisów. W ostatnich latach władza wyjątkowo chętnie wprowadzała zmiany w systemie podatkowym. Często to były zmiany nieprzemyślane i po bardzo krótkim czasie ich obowiązywania one zostały powrotnie, były uchylane i wracaliśmy do tego, co było wcześniej. Tutaj przykładem jest Polski Ład, który tak naprawdę istotnie został, raz, że został wprowadzony i wywrócił rozliczenia przedsiębiorców do góry nogami, a następnie w ciągu roku wiele tych rzeczy zostało odwróconych. I to zamieszanie, ten chaos jest dla przedsiębiorców najtrudniejszy.